Siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z WRC 4. Dzisiaj, moi drodzy, przejedziemy sobie już ostatni rajd. Będzie to rajd Hiszpanii. Po tym właśnie rajdzie zobaczymy, czy dostaniemy jakąś ofertę z serii WRC. Jeżeli nie, to przejedziemy sobie jeszcze jeden sezon serii WRC 2. Jak na razie jest bardzo dobrze. Mamy spore szanse na to, aby jednak tutaj odnieść naprawdę dobrą lokatę. Tutaj mamy informację o wyścigu, mamy tutaj informację. Jesteśmy na razie na pierwszym miejscu. Drugi jest Robert Kubica. Tak więc, moi drodzy, będziemy starać się w tym właśnie rajdzie tutaj jak najbardziej zwyciężyć. Tak więc pierwszy odcinek specjalny rajdu Hiszpanii. No i zobaczymy, faworytem jest Robert Kubica, który, jak widzicie, jak widzieliście przed chwilką, jest na drugiej pozycji w ogólnej klasyfikacji Mistrzostw Świata. Tak więc za chwileczkę wystartujemy, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się tutaj powalczyć, że uda nam się tą pozycję pierwszą utrzymać. Byłoby naprawdę cudownie, ale czy będziemy w stanie tą pozycję utrzymać? Zobaczymy. Jak na razie idzie nam całkiem nieźle, chociaż nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca. Zawsze popełniam na początku jakieś głupie błędy. Nie chciałbym za bardzo tego robić, ponieważ potem to wszystko kończy się tylko i wyłącznie tym, że jesteśmy daleko, daleko z tyłu, chociaż teraz jest bardzo dobrze, jest pozycja pierwsza. Dajemy sobie całkiem nieźle radę, nie popełnić żadnego błędu. Tutaj mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Fajnie byłoby utrzymać tą pozycję numer 1 w klasyfikacji generalnej. Pamiętajmy wtedy o tym, że zdobędziemy znakomitą pozycję do tego, aby jednak stanąć w klasie WRC w kolejnym sezonie, a w nowym samochodzie. To będzie na pewno taki główny cel. No i zobaczymy, czy w ogóle ktoś będzie chciał zaproponować nam jakiś kontrakt, ponieważ jak wiecie, błąd! Jak wiecie, jest to wszystko takie dosyć skomplikowane. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał trzeci, już drugi sektor. Jest tutaj, widzimy, delikatnie gorszy czas od Roberta Kubicy, który no, pokazuje się z niezłej strony. Tutaj trzeba, widzimy, jechać już czysto, nie możemy popełniać błędów z początku. Chociaż rajd jest dosyć fajny i tutaj dosyć dobrze nam zawsze w nim szło, to jednak poziom trudności jest już wyższy i trzeba się oczywiście mocno do tego przygotować. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy tutaj czasami Robert Kubica nie będzie kierowcą nieosiągalnym dla nas. No zobaczymy, postaramy się pojechać oczywiście jak najlepiej, ale wiem, że będzie to bardzo ciężkie. A i tutaj błąd, chociaż za szeroko i uderzenie w ścianę. No niestety to jest błąd, który na pewno nie przybliży nas do zwycięstwa, ale tutaj tych rajdów oczywiście jeszcze jest kilka, odcinków specjalnych oczywiście rajdu Hiszpanii, tak więc tutaj mamy jeszcze wiele szans. Jest czwarta pozycja o tylko 2,9 sekundy, tak więc jeszcze mamy spore szanse, moi drodzy, aby tutaj w tym rajdzie Hiszpanii zwyciężyć. Myślę, że jest to do zrobienia jak najbardziej, ale będziemy musieli się mocno postarać, bo to nie będzie takie proste. Tutaj bardzo dużo w każdym rajdzie w sumie jest tych wszystkich serpentyn, które, no jak widzicie, nieźle się prezentują, i to wszystko jednak pozwala nam tutaj pojeździć troszeczkę także na drifcie, bo w sumie także w tej grze o to chodzi. Moi drodzy, kończymy pierwszy odcinek specjalny na pozycji, której drugiej jest pozycja numer 2 o sekundę i 0,5. Tak więc nie jest najgorzej. Drugi odcinek specjalny w pierwszym dniu rajdu Hiszpanii przed nami.
Tak więc Robert Kubica jak na razie pierwszy, musimy być przed Robertem Kubicą. Nie wiem, jak wygląda przewaga. Jeżeli będziemy na drugiej pozycji, to chyba utrzymamy pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej, ale mimo tego trzeba tutaj pojechać jak najlepiej. Zrobiło się już troszeczkę ciemniej, tak więc nie będzie na pewno łatwiej. Jest to chyba rajd taki dosyć podobny, trzeba tutaj odwrotnie tym razem pojechać, są także serpentyny, tak więc zjeżdżamy już tym samym w dół, wcześniej pieliśmy się w górę, teraz odwrotność tego, co było na początku. No i tutaj myślę, że pokażemy już teraz bardzo dobre tempo, jak na razie bardzo szybko jedzie polski kierowca. No i tutaj trzeba naprawdę mocno skupić się na jeździe na granicy, ponieważ jak wiecie, dobrze byłoby uzyskać dobry rezultat, dobry czas i pokonać Roberta Kubicę. Jest pierwsza pozycja, naprawdę jedziemy całkiem nieźle. Robert jest oczywiście na drugim miejscu i tutaj naprawdę jedzie także Robert bardzo, bardzo dobrze, ale my także pokazujemy się z niezłej strony. Cały czas tymi serpentynami ciśniemy, a gaz do techy, naprawdę jedzie to i ten samochód przede wszystkim jedzie bardzo dobrze. Tak więc wszystko się zgadza, mamy spore szanse na wygranie na Mistrzostw Świata w serii WRC. Tak więc te szanse są oczywiście bardzo duże. Jest poprawa czasu o 2 sekundy, teraz wyprzedzamy już Roberta Kubicę. Teraz te odcinki, te sektory już troszeczkę cięższe, ponieważ widzimy, że nie ma serpentyn. Jest bardziej ciasno pomiędzy tymi górami. Tutaj widzimy, że samochód jest dosyć mocno uszkodzony, jeżeli chodzi o obudowę. Tak więc trzeba będzie ją jak najbardziej naprawić. Zobaczymy, czy uda się tutaj poprawić czas trzeciego sektoru. Czy będziemy mieli dalej przewagę 2 sekund, a może więcej. Jest prawie 3 sekundy. Naprawdę jedziemy bardzo, bardzo szybko. Co mi się oczywiście bardzo, bardzo podoba i tutaj naprawdę jedziemy dosyć dobrym tempem. Rajd Hiszpanii przemija naprawdę dosyć szybko i tutaj jeżeli chodzi właśnie o tą prędkość, to ona powinna być jak największa. Na razie radzimy sobie całkiem dobrze. Zobaczmy, jak będzie wyglądał sektor numer 4. Powinniśmy za chwileczkę już go tutaj mieć za sobą. Tak więc ostatni tutaj punkt kontroli pomiaru czasu przed nami. Będziemy za chwileczkę kończyć ten sektor piąty, tym samym dzień pierwszy już za nami. No i tutaj zobaczmy, jak będzie wyglądać międzyczas tych poszczególnych 5 sektorów. Czy jednak Robert Kubica będzie pierwszy, czy my na pierwszym miejscu. Jedziemy bardzo szybko, co powinno zadowalać nasz zespół, nie popełnić błędu. Tutaj dohamować dosyć mocno do tego lewego nawrotu. Kolejne serpentyny widzimy przed nami. Ostatnia prosta, zobaczmy, jaki będzie rezultat. W tym odcinku może uda nam się już skoczyć do klasy WRC, a jeżeli tylko pojedziemy dobrze. Jest pierwsza pozycja, o prawie 5 sekund, bardzo, bardzo dobrze. Kwari jest trzeci, Robert jest drugi, my na pierwszej pozycji, moi drodzy. Znajdujemy się w parku serwisowym, więc tutaj będziemy mogli sobie naprawić samochód i to jak najbardziej zrobimy. Naciskając F1 możemy wszystko sobie naprawić. Zniszczenia są bardzo małe, więc tylko i wyłącznie naprawić musimy obudowę samochodu. Ruszamy w trzecim odcinku specjalnym, drugi dzień, moi drodzy, rajdu Hiszpanii przed nami. Tak więc zapraszam do oglądania bardzo serdecznie. No i zobaczmy, co będzie działo się w tym trzecim, w drugim dniu, trzecim odcinku specjalnym. Startujemy, no i zobaczmy, tutaj widzimy bardzo, bardzo ciasno. Oby teraz pokazać Robertowi, kto tutaj rządzi. Byłoby na pewno cudownie zwyciężyć z Robertem, byłoby cudownie zwyciężyć z Kuwarim, który jedzie na trzecim miejscu. Także jedzie bardzo, bardzo dobrze i tutaj bardzo szybko jadą ci wszyscy kierowcy, naprawdę pokazują się z niezłej strony. No ale my tutaj pokazujemy naprawdę duże umiejętności i przede wszystkim dobrą dyspozycję, bardzo szybko przemijają sektory, jest pozycja numer 1. Bardzo dobrze to wszystko zaczyna wyglądać. Kolejny tutaj widzimy prawy
prawy zakręt. No i kolejne bardzo szybkie odcinki specjalne, moi drodzy. Po raz kolejny możemy pokazać się z dobrej strony. Możemy pokazać, że podczas tych szybkich OS-ów, szybkich odcinków specjalnych, naprawdę radzimy sobie wyśmienicie. Chociaż tutaj widzimy, że trzeba patrzeć na znaki. Jest pozycja pierwsza, cały czas utrzymujemy, więc pokazujemy, że jednak zespół Mitsubishi przygotował na ten właśnie rajd Hiszpanii bardzo dobry samochód. Bardzo dobry samochód, który pozwala oczywiście tutaj powalczyć o pozycję numer 1 z Robertem Kubicą, który jedzie przecież w Citroenie. W Citroenie, który no jednak cały czas rozwija samochód i tak naprawdę no jednak Robert Kubica jeden z najlepszych kierowców w serii WRC 2. Tak więc tutaj błąd delikatny, no to jest błąd na miarę 2 sekund przynajmniej, więc teraz trzeba jechać jak najszybciej, nie możemy dać się tutaj wyprzedzić kierowcom z tyłu, czyli Kuwari i oczywiście Robert Kubica. Dohamowanie do tego lewego nawrotu, bardzo agresywna jazda polskiego kierowcy, kolejny nawrót, kolejna serpentyna, tutaj jest dosyć szeroko. No i tak naprawdę jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie, cały czas utrzymujemy w miarę dobre tempo, mimo tego błędu jest koło 2 sekund przewagi nad Kubicą, który jest, moi drodzy, na drugiej pozycji. Cały czas Robert Kubica walczy z nami o mistrzostwo świata. Gdybyśmy byli trzeci, czwarci w tym rajdzie, to Robert Kubica mógłby nawet w tym ogólnie w klasyfikacji generalnej zwyciężyć, tak więc trzeba pojechać bardzo, bardzo szybko, nie możemy dać się Robertowi tutaj wyprzedzić, trzeba po prostu walczyć o swoje. Ostatnia prosta, zobaczmy na którym miejscu będzie polski kierowca, a nawet nie uszkodziłem samochodu, więc to naprawdę wielki plus. Jest pierwsza pozycja, więc może zwiększę poziom trudności już w klasie WRC, ale to zobaczymy. Nie będę tego powtarzał, przejdźmy sobie dalej, prowadzimy o prawie 6 sekund, więc czwarty odcinek specjalny jest przed nami, rajd Hiszpanii, dosyć szybki rajd i tutaj naprawdę dosyć szybko to wszystko zmierza ku końcowi. Jestem bardzo ciekawy, czy dostanę jakąś propozycję kontraktu od właśnie jakiegoś zespołu z WRC, z tej klasy najwyższej, ale to myślę, że jeszcze przyjdzie czas na przemyślenia, na wybór nowego teamu. Tym teamem na pewno jeździć już nie będziemy, jeżeli tylko dostaniemy propozycję od innego teamu, aby było to troszeczkę bardziej urozmaicone, to jak najbardziej będziemy przechodzić do kolejnego teamu, choć ten team jest naprawdę całkiem niezły i samochodem jeździ się naprawdę dobrze. Tutaj nie mogę złego słowa o tym samochodzie powiedzieć, bo naprawdę jest nieźle i wszystko zaczyna dobrze wyglądać, tak więc tutaj samochód przede wszystkim pozwalający na walkę o pozycję numer 1 i tutaj mimo tego wysokiego poziomu trudności możemy spokojnie o tą pozycję pierwszą powalczyć. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, nie ma co do tego wątpliwości, że jedziemy dalej na pozycji pierwszej. Kubica jest drugi, Kuwari jest trzeci, Evans czwarty. No, tutaj naprawdę pokazujemy się z niezłej strony. Całkiem nieźle to wszystko zaczyna wyglądać. Nieźle to wszystko zaczyna tutaj wyglądać, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, bo cały czas utrzymując dobre tempo przed Robertem Kubicą, stawiamy się w dobrej sytuacji. To na pewno także przybliża nas do tego, żebyśmy byli jednak w jakimś nowym zespole, może i lepszym. No ale to jeszcze myślę przyjdzie czas. Fajnie, że w klasie WRC 2 nie ma tylu wyścigów co w klasie WRC i oczywiście w klasie WRC 3 także tych wyścigów tylu nie ma. W Junior WRC bodajże były 2 wyścigi, jeżeli dobrze pamiętam. Utrzymujemy pierwszą pozycję, moi drodzy. Rozpoczynamy trzeci już sektor tego rajdu Hiszpanii. Hiszpania, która, jak już doskonale wiecie, ostatnio miewa bardzo duże temperatury, około 40 stopni, a więc bardzo dobrze tutaj trzeba się nawadniać, bo to jest bardzo męczące, żeby w samochodzie bez klimatyzacji jechać tak długo. No i oczywiście z dużą prędkością, na dużym skupieniu, ścinamy delikatnie, ale udaje się tutaj bez powrotu na tor, tak więc bardzo dobrze.
po raz kolejny wjeżdżamy już na asfalt, moi drodzy, no i zobaczymy, jak będzie wyglądać ten sektor. Tutaj widzimy nawrót prawy, naprawdę bardzo lubię te nawroty na ręcznym, tutaj dosyć przyjemnie się te zakręty wszystkie wjeżdża i tutaj widzimy, że bardzo agresywna jazda, ale bezbłędnie jak na razie, chociaż wyjeżdżamy trochę za szeroko poza tor. No i tutaj widzimy, że bardzo dobrze to wszystko zaczyna wyglądać. Kolejny, czwarty już sektor za chwileczkę się ukończy, a tak więc zobaczymy, jaki będzie czas. Tutaj widzimy jeszcze uderzenie w barierkę, dosyć ciężki ten czwarty sektor, nie ukrywam. A tak więc piąty sektor trzeba będzie przejechać naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jest pozycja pierwsza, a więc naprawdę jedziemy całkiem nieźle, chociaż teraz uderzenie po raz kolejny już w tą barierkę, dosyć mocne uderzenie przy około 60-70 km na godzinę. Na całe szczęście model zniszczeń nie jest jakoś bardzo rozwinięty, chociaż w sumie z drugiej strony wielka szkoda, bo naprawdę pasowałoby czasami, aby ten samochód rozwalał się troszeczkę bardziej. Tak więc ostatni już piąty sektor rajdu w czwartym odcinku specjalnym rajdu Hiszpanii. Tutaj powinniśmy za chwileczkę zakończyć ten rajd. Zobaczmy, jeszcze uślizg delikatny i uszkodzenie samochodu będzie już coraz większe, ale będzie park serwisowy. Jest pozycja pierwsza, tak więc bardzo dobrze, o prawie 5 sekund i 10 sekund przewagi. To stawia nas w znakomitej, wręcz powiedziałbym idealnej sytuacji przed ostatnim dniem w klasie WRC 2. No chyba, że nie dostaniemy propozycji. No i tutaj widzimy, że Robert Kubica nie jest tym wszystkim zachwycony. Możemy sobie oczywiście naprawić samochód, zrobimy to, tylko bodywork, czyli zderzaki, spoilery i tym podobne. No i moi drodzy, rozpoczynamy odcinek specjalny numer 5. Tutaj widzimy, że dosyć długi, około 6 km. Mam nadzieję, że przejadę go dosyć czysto i przede wszystkim dosyć szybko, że jednak tutaj nie będę miał problemów ze samochodem, bo czasami takie problemy przecież były, kiedy to rozwaliliśmy go na przykład o jakieś drzewa, pamiętam w rajdzie w Finlandii, to było bardzo wymagające, no ale teraz już w ogóle radzimy sobie coraz lepiej, chociaż nie chcę za bardzo chwalić tutaj dnia przed zachodem słońca, nie chcę za bardzo chwalić swojej jazdy, bo to może skończyć się naprawdę bardzo źle, chociaż teraz jedziemy naprawdę szybko i tutaj pokazujemy dobre tempo, to mimo tego trzeba się skupić, trzeba uważać. Robert Kubica naprawdę jest tutaj bardzo blisko i tak naprawdę musimy liczyć się z tym, że Robert Kubica może nas dogonić, kiedy my popełnimy jakiś błąd. Czasami bywały błędy, że traciliśmy około 15-16 sekund, więc tutaj trzeba skupić się na jeździe i to jeździe bardzo szybkiej, dokładnej. Moi drodzy, Robert Kubica ogólnie jest pierwsza pozycja. Ogólnie Robert Kubica w rajdach radzi sobie średnio. Czasami błyszczy, czasami pokazuje się z dobrej strony, czasami pokazuje się z dobrych stron, pokazując dobre umiejętności, równą, szybką jazdę. Ale ogólnie uważam, że Robert Kubica po prostu ma taką tendencję, jakby to powiedzieć, uszkodzenie jest delikatne, skrzyni biegów. Ma taką tendencję do przesadzania w pewnych momentach i po prostu chce jechać zbyt szybko. No a czasami po prostu jego umiejętności nie pozwalają na to, aby jechał z taką prędkością jak Ogier, jak Latvala czy inni. Tak więc to są takie aspekty na pewno na wielki minus dla Roberta, który mógłby być często w pierwszej trójce, czwórce albo piątce, no a po prostu czasem przesada i jedzie bardzo szybko, bardzo agresywnie, co powoduje jakieś tam błędy, uszkodzenia samochodu, a to na pewno jest wtedy taki, no można powiedzieć, pechowy raj dla Roberta, kiedy coś z samochodem złego się dzieje, z jego winy oczywiście. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o samą jazdę Roberta, to jest naprawdę bardzo szybki, ale potrafi przesadzić i tutaj ewidentnie Robert Kubica sobie z tym po prostu nie radzi. To jest jego duży minus. No a my teraz bardzo szybko naprawdę radzimy sobie dobrze w tym rajdzie. A Hiszpania zawsze była dla mnie udana, ale tym razem będzie to chyba duża przewaga nad właśnie całą stawką
rywali, chociaż tutaj delikatny błąd, zobaczmy, jest jednak opanowany jest ten błąd, a tutaj powinno się w miarę udać uzyskać dobry rezultat, nie powinno być większego problemu z utrzymaniem pierwszej pozycji, idziemy naprawdę bardzo szybko, chociaż tutaj błąd, wow, tutaj musimy już uważać, zobaczmy, jest sekunda, no więc idziemy bardzo szybko i tutaj pokazujemy dobre tempo, nawrót bardzo udany, chociaż delikatnie za szeroko. Kolejny prawy, tutaj widzimy nawrót, który prowadzi już pod górkę. Dosyć fajne te rajdy, takie dosyć urozmaicone. W każdy zakręt tak naprawdę tutaj w rajdzie Hiszpanii można wjechać delikatnie na ręcznym. To na pewno ułatwia delikatnie zadanie, chociaż czasami widzimy, popełniamy takie niewymuszone, delikatne błędy. No i tutaj tak naprawdę cały czas, no jednak te umiejętności trzeba po prostu powiększać, trzeba to doświadczenie zwiększać. Mam nadzieję, że będzie mi dodane oczywiście w klasie WRC, gdzie będziemy starać się zdobyć mistrzostwo, choć wiem, że nie będzie to po prostu łatwe. Kończymy rajd na asfaltowej ścieżce, tak więc tutaj już byliśmy, doskonale tą trasę znamy. Jest pierwsza pozycja o 3 sekundy prawie, Kubica jest drugi ze stratą 2,7 sekundy, tak więc prawie 3. A tutaj widzimy, że bardzo blisko są te wszystkie tutaj kawałki skał, więc tutaj naprawdę trzeba uważać. No i widzimy, że ta jazda wygląda już coraz lepiej, ale nie chciałbym tutaj oczywiście chwalić całego rajdu, ponieważ tych błędów jeszcze można popełnić naprawdę bardzo dużo. Ostatnie już zakręty, wyjeżdżamy na kawałeczek prostej, zobaczmy, tutaj lewy zakręt, kolejny prawy, powinniśmy już tutaj zakończyć za chwileczkę ten odcinek specjalny, powinniśmy go zakończyć na pierwszym miejscu, ale czy będzie pierwsza pozycja? Zobaczmy, jest tak, pierwsza pozycja, nie będziemy powtarzać, prawie 5 sekund przewagi, dokładnie 14,8 przewagi przed ostatnim odcinkiem specjalnym w rajdzie Hiszpanii. A więc tutaj spore szanse na to, aby zwyciężyć. Robert Kubica jednak jest już chyba bez większych szans. 1,4 km, moi drodzy. A tutaj naprawdę już nie powinno się nic wielkiego wydarzyć. Powinniśmy zdobyć Mistrzostwo Świata. Wszyscy już biją nam brawo, ja z tego się bardzo mocno cieszę. Bardzo szybki odcinek specjalny, to już będzie kończący rajd Hiszpanii. Mam nadzieję, że znajdziemy się w klasie WRC, w tej głównej klasie WRC, że poradzimy sobie w tej klasie znakomicie, że ktoś nas będzie tam w tej klasie WRC chciał. Drugi już jest, pozycja druga, Robert Kubica jest pierwszy, ale tutaj powinniśmy jeszcze delikatnie nadrobić. Zobaczmy kolejne serpentyny, kolejne tutaj widzimy zakręty bardzo agresywne, bardzo szybkie, tak więc cały czas jedziemy na granicy przyczepności. Jest pierwsza pozycja, więc pokazujemy naprawdę dobrą dyspozycję. Tutaj naprawdę jedziemy bardzo szybko cały czas i nie ma się co oszukiwać, ale cały czas tutaj jest naprawdę dobre tempo i tutaj myślę, że już nic nie powinno się wydarzyć. Moi drodzy, jeżeli podobał wam się ten odcinek, to łapka w górę, bo naprawdę postarałem się tutaj jechać już bardzo szybko i postarałem się przede wszystkim zwyciężyć w rajdzie Hiszpanii. Tutaj już nic nie powinno się wielkiego wydarzyć. Powinniśmy zakończyć ten rajd na pierwszym miejscu, chociaż tutaj za szeroko jest pozycja, która pierwsza czy druga, czy jednak Robert Kubica. To także jest ważne. Jest pierwsza pozycja, tak jest. Bardzo się z tego faktu cieszę. A tak więc jest pierwsza pozycja w ogólnej klasyfikacji. Naprawdę cieszę się bardzo mocno. 15 000 punktów doświadczenia. To naprawdę bardzo ważne dla mnie, jeżeli chodzi właśnie o całą grę, całą naszą karierę. Tak więc, moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? No, strasznie z tego faktu się cieszę. Jesteśmy na pierwszej pozycji w tym właśnie rajdzie Hiszpanii, który jest przecież naprawdę rajdem ciężkim.
No i zobaczmy, może będą jakieś propozycje z WRC, z tej głównej serii, oczywiście rajdów WRC, tak więc przejdźmy sobie dalej, a zobaczmy, może dostaniemy jakieś propozycje, może dostaniemy jakąś ofertę kontraktu, jeżeli tak by miało być, to jak najbardziej się z tego faktu bym cieszył. Lep jest pierwszy, Ogier jest drugi, Hirvonen jest trzeci w WRC, WRC Junior WRC, moi drodzy. Tutaj widzimy także, takie dosyć niezbyt skomplikowane informacje. Tak więc, moi drodzy, zobaczmy, co będzie działo się dalej. Next season, przejdźmy sobie dalej. Tak więc tutaj mamy informację, możemy coś negocjować, tak więc zobaczmy. Możemy zostać w zespole, którym jesteśmy teraz. Mamy ofertę Volkswagena, moi drodzy, z WRC, z serii WRC. Mamy także ofertę kontraktu z WRC, jeżeli chodzi właśnie o Citroena. Tak więc jedziemy także kolejna z WRC. Tutaj mamy także WRC 2 z Robertem Kubicą. Ford Fiesta z WRC 2, WRC 2, WRC 3. Tutaj już tego nie chcemy. Junior WRC oczywiście tego nie będziemy wybierać, więc tutaj no musimy teraz wybrać. Moi drodzy, czy chcemy jechać tym Citroenem, czy może jednak chcemy jechać Volkswagenem? Wiecie co? Powiem tak, w mojej rodzinie jest Volkswagen, więc wybierzmy sobie Volkswagena. Tym samochodem będziemy jeździć w kolejnym już sezonie. Tak więc jak najbardziej wybieramy. No i zobaczmy filmik. Tak więc wielkie gratulacje dla polskiego kierowcy. Znaleźliśmy się w tej głównej serii WRC, moi drodzy. To jest naprawdę wielki wyczyn. W klasie Junior WRC zwyciężyliśmy. Byliśmy na pierwszej pozycji właśnie w tej klasie samochodów najniższych. Najmniejszych, z najmniejszą pojemnością. Klasę WRC 3 ominęliśmy szerokim łukiem. Od razu przeszliśmy do klasy WRC 2, gdzie zwyciężyliśmy, moi drodzy. Teraz znajdujemy się już w klasie WRC. To jest dla mnie takie bardzo istotne. No i oto tym pięknym, cudownym samochodem będziemy mogli jechać kolejny rajd. Zobaczmy sobie nasze maile, które mamy tutaj od naszego inżyniera, od naszych mechaników. No i zobaczmy, mamy tutaj informację o cel, 10. pozycja. Myślę, że powinno być lepiej. Personal manager, tutaj także informacje, które witają nas w zespole, mówię o kolejnym wyścigu. Tutaj informacje od naszego, oczywiście od naszego gościa, który nas będzie prowadził. Zobaczmy sobie kalendarz. Mamy tutaj Monako, później jest Szwecja, później mamy Meksyk, moi drodzy, później jest Portugalia, Argentyna, Grecja, Włochy, Finlandia, Niemcy, Australia, Francja, tego też nie mieliśmy, Hiszpania i Wielka Brytania. To jest naprawdę znakomity, rajd, który będziemy oczywiście, moi drodzy, jechać w samochodzie Volkswagena. Już nie mogę doczekać się kolejnego sezonu, który wam oczywiście pokażę w całości. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!